Inaczej w konflikcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Alicjo, czy odsłonisz nam kurtynę, czyli to, jak ty, będąc niejako po drugiej stronie konfliktu, po drugiej stronie lustra, doświadczasz tych spraw, z którymi przychodzą do ciebie klienci? No z pewnością to jest tak, że tak jak wiesz, że lubię rozmowę i lubię historie ludzkie, więc na pewno każdego doświadczam z tą swoją ciekawością, z takim zaciekawieniem, co tutaj się też będzie działo, bo oczywiście też uwielbiam tę pracę z tego powodu, że nie ma powtarzalnych historii. Oczywiście różne schematy, różne wzorce się powtarzają, ale zawsze w indywidualnym wydaniu to jest zupełnie coś innego. I jest to ciekawe. Na pewno przez lata takiego praktykowania tego, żeby słuchać ludzi potrzebami, żeby naprowadzać na te potrzeby, żeby nie naprawdę zachować tę neutralność i bezstronność i nawet w swoich myślach, tak, nie wchodzić w osądy, w oskarżenia, w jakieś interpretacje tego, o czym mówią ludzie, tak, że jeżeli ktoś, nie wiem, no impulsywnie od 3 minut nie daje się wyprowadzić z porwania emocjonalnego i mówi, że no jednak pani widzi, że moja żona jest wyrachowana, no proszę zobaczyć, jej tylko zależy na tym, żebym płacił te alimenty i na niczym więcej, tak? I mówię, no dobrze, czyli zależałoby panu na tym, żeby wypracować tak jakiś styl współpracy między państwem, tak żeby była ta równowaga, tak żeby i sprawy finansowe, ale też i sprawy wychowawcze dotyczące dziecka i sprawy waszego gospodarstwa domowego, tak zapewniały to, że jedna i druga strona jest, potrzeby jednej i drugiej strony są zauważane. Pan tego nie słyszy. Mówi, a nie, no widzi pani, no ja to po prostu tego nie osiągnę. Skupił się na chwilę nad tym, co mówię, ale jeszcze cały czas z tym wyrachowaniem wracał. I dopiero po chyba 3 powtórzeniu, tak, może krócej już powiedziałam, może trochę inaczej, jakby zaczęło to docierać, tak. I no, lubię te zmiany, to znaczy jak widać, że ten język, jeżeli nie straci się cierpliwości, tak, i człowiek nie powie ze złością na przykład swoją własną, tak, i poirytowaniem, tak, proszę o ciszę, bo tutaj ja prowadzę mediację, tak jak zrobiła kiedyś jedna moja stażystka też jakby spod kontroli zupełnie puściła swoje emocje i tak już jej zabrakło tego empatycznego słuchania, że właśnie pokazała panu, gdzie jest jego miejsce, co się o mało nie skończyło zakończeniem sesji mediacyjnej, bo pan się poirytował. Też jego ważna potrzeba, tak? No, autonomii i samostanowienia tutaj została stłamszona. Także też wtedy ratowałam sytuację na zasadzie takiej, że też widzę te potrzeby mojej stażystki, że chciałaby tutaj poprosić o to, żebyście państwo równoważyli, tak, czas mówienia i słuchania i chciała zadbać w ten sposób o drugą stronę. I tak to było i tutaj to też, zobacz, jak się nie wchodzi w takie odbicia piłeczki, tak, i nawet taką trudną sytuację się pokaże, że ona jest emocjonalna i tak naprawdę to też jest zadbanie o potrzeby tutaj, tak, tylko w sposób taki, który nie jest może konstruktywny, ale zadbanie o potrzeby drugiej strony, to też ta pani się wtedy dobrze poczuła, w tym sensie, że została zauważona i ten pan też miał możliwość skorygowania swoich emocji. No trochę to, czyli można powiedzieć tak, że nie było to do końca konstruktywne, ale jednak jeżeli, no właśnie, tak jak popatrzymy na konflikt, także jeżeli potrafimy na konflikt spojrzeć jako materiał do rozwoju, to on będzie materiałem do rozwoju. Jeżeli w takiej sytuacji nie wpadnę w panikę, to też dalej jest to modeluje proces. Przez 20 lat twojej pracy jako mediatorki z pewnością
Zdarzyła się niejedna, ja bym powiedziała, wpadka, czy też zabawna sytuacja mediacyjna. No, na błędach się uczymy. I też, czy opowiesz nam o jakiejś ciekawej sprawie, takiej bardzo nietypowej, jaka wpłynęła do ciebie w tym okresie? Jeżeli, takich zabawnych byś chciała tak, dotknąć, jedną... to chyba najbardziej zabawną historią. Robię bardzo dużo spraw tak dotyczących opieki nad dziećmi po rozstaniach, czy w trakcie sprawy rozwodowej, czy jeszcze przed podjęciem decyzji, ale ludzie już się wyprowadzili. No i dzwoni do mnie pani, że właśnie się rozstają, że też jest tak, że ona mieszka i mąż trochę w Polsce, trochę w Warszawie, trochę w Nowym Jorku. No i tutaj teraz się rozstają i tutaj potrzebują ułożyć sprawy, jak są tutaj, dotyczące dziecka Majusi kochanej. No, pytam się, ile Majusia ma lat? No, Majusia ma 8. Ja mówię, no tak, jak najbardziej możemy o tym porozmawiać. Rozumiem, że chcielibyście Państwo pomyśleć o tym, co tutaj w Warszawie, też co w Nowym Jorku, tak? No tak, tak. I umówiłam się na sesję, no i rozmawiamy. I z rozmowy już na początku wyszło, że czego się nie domyśliłam wcześniej, że Majusia to zadbany hart afgański. Bardzo, bardzo wartościowy, bardzo drogi, w sensie jakichś nagród na wystawach i tak dalej. No i cenny dla obojga państwa, a że dzieci nie mieli, to jakby no, ten pies, ta sunia była dla nich najważniejsza. Tak? I negocjowaliśmy wszystko, co dotyczy opieki nad psem, tak? I to takim psem, który, że trzeba zadbać i o te wystawy, trzeba zadbać o jedzenie, trzeba zadbać o tę sierść, oczywiście o też dobrego weterynarza i tutaj, i w Nowym Jorku, i jeszcze przewozy, tak? Jak to przewieźć takiego psa samolotem, żeby nie doświadczył jakiegoś uszczerbku na swojej psychice. Państwo też mieli psychologa od psów, z którym się, u którego się konsultowali, jak tego psa prowadzić, więc było to niesamowite. I, no, no i przyznam szczerze, że na początku mnie to bardzo, bardzo zszokowało, że w takiej sprawie mam mediować i się zastanawiałam, czy ja w ogóle mam to prowadzić, tak? Czy tutaj jakiś teatr absurdu się pojawił, ale państwo byli bardzo, bardzo rzeczowi, bardzo tacy też kulturalni, bardzo, no tam też były emocje, ale to raczej związane z ich konfliktami, to się przenosiło. Natomiast ponieważ ja zwierzęta też lubię i psy też, i sama miałam psa przez długie lata, także nie, jak już zaczęłam tę pracę, to nie było to dla mnie w jakiś sposób, nie wiem, śmieszne, co dziwne, żebym musiała nad swoimi emocjami panować i się na przykład nie roześmiać, że negocjują, która karma jest lepsza, czy ta, którą ona kupuje, czy ta, którą on kupuje, a może ta, którą polecił pan weterynarz, ale ona też tutaj się pytała innego weterynarza, on innego, tak? Także kształcąca i taka zabawna historia. Bardzo. I żeby ją poprowadzić, również potrzebowałaś wielu kompetencji mediatora, które... No tych samych, Jolu, jakby, no bo to jest ten sam styl prowadzenia rozmowy, tak? Które jakby masz, które ćwiczysz i o nich jeszcze będziemy rozmawiać przy kolejnym spotkaniu. No będzie jeszcze okazja. Sensytywnie.pl. Rozmawiajmy.